Cześć wszystkim, witam was serdecznie w The Sims 2 w kasie, w przeglądzie modów, nowych modów, które sobie ściągnęłam do gry. Oczywiście tych z kasa, bo jak wiecie, ja tylko takie przeglądy robię na swoim kanale, których nie było swoją drogą bardzo, bardzo dawno. Ale pomyślałam, że dzisiaj mam ochotę coś takiego nagrać, bo jest taka deszczowa sobota i no po prostu jest idealny czas na simowe zakupy, moi drodzy. Usiadam sobie, znalazłam jakieś nowe rzeczy, nowe stronki i stwierdziłam, że wam pokażę, może komuś coś wpadnie w oko. A przyznam szczerze, że teraz naprawdę mi samej trudno jest też znaleźć coś nowego, coś fajnego. Bo już po prostu wszystko jakby przekopałam i wszystko dla mnie jest stare i już mi się znudziło i naprawdę trudno mi coś znaleźć fajnego teraz. A ja lubię sobie odświeżać te rzeczy, ponieważ mi się nudzą. No to tak jak w życiu odświeżamy garderobę, nie? No dobrze, ale przejdźmy już do rzeczy. Dzisiaj mamy ubrania tylko dla kobiet oczywiście oraz z jednej strony. Postanowiłam sobie tak to podzielić, że po prostu ściągnę wszystko z jednej stronki i po prostu ona będzie w opisie i możecie sobie tam wejść i poszukać takich fajnych rzeczy. No i w sumie tyle. Ta stronka to jeszcze dodam Landa Sims. Link jest w opisie w razie czego, więc na pewno tam traficie. No, to zaczynajmy. Zaczynajmy. Zaczniemy oczywiście od góry. I już tutaj widzę. Bardzo mi się to spodobało. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Szkoda, że nie mogę bardziej przybliżyć. To jest taki kardagiam... Kardagiam? Kardigiam? Kardagiam? Nieważne. Taki sweterek z podkoszulkiem. I ma różne kolory. Fajne. Akurat na taką jesienną pogodę, bo u nas już się właśnie zbliża jesień. O! W ogóle ile fajnych kolorów, wzorów, aż miło. No ale myślę, że nie będziemy przez wszystkie przebrnowywać. Boże, jakie dzisiaj mam słownictwo skomplikowane. Dalej mamy taką koszulę z odkrytym brzuszkiem. Proszę bardzo, jaka urocza. Ja lubię takie koszule. Troszkę ma duży dekolt, no ale... Kto tam zabroni nam się tak ubierać, jak chcemy. A po koszulach są fajne też bluzeczki, takie z odkrytym pępkiem, z wzorkami albo gładkie, na ramionczkach, na bardziej letni okres. I mamy mnóstwo kolorków, również do wyboru, co jest bardzo sympatyczne. Chociaż ja często, jak jest dużo kolorów, to nie mogę się na nic zdecydować. Więc no to też nie zawsze dobrze działa. Boże, tu jest tego mnóstwo. Tak. I te kurtki ja je kiedyś miałam, ale gdzieś mi zaginęły w akcji i ściągnęłam sobie je ponownie. I z gór to by było tyle. Co mamy z dołów, moi drodzy? Mamy takie oto fajne, obcisłe spodenki. Również takie, to są bardziej leginsy, nawet widać wyraźnie, że to leginsy. Takie no bardziej sportowe, ale jak wiemy, w The Sims 2 chyba się nie da mieć stroju sportowego tak podwójnego, że tak powiem, tylko musi być jednolity. Więc no. No i tutaj sporo leginsów. O, tutaj takie eleganckie. Może zmienię bluzkę do tego. Załóżmy jej tą koszulę jakąś, o. O! Te spodnie nawet pasują do tej koszuli, bo mają taki wysoki, fajny stan. I no, oczywiście mamy różne kolory szpilek przy tych butach do wyboru. Są też różne kolorki samego jeansu. Zawsze można coś dopasować. I taka spódniczka z takimi wielkimi buciorami. Wysokie, gruby obcas i te sprawy też pasuje do tej koszuli. Może niekoniecznie biała, ale o, tutaj mamy czarną, szarą, znaczy bardziej beżową. Super. Super. Jest w czym wybierać. Zobaczmy, co ja dalej tam ściągnęłam, bo już
Nie pamiętam. Widzę, że takie, o, wojskowe spodnie. Zawsze się może przydać, jak chcemy stworzyć jakiś ciekawą osobowość w Simsach. I tutaj takie spodnie, które też już chyba kiedyś miałam, z wysokim stanem, też obcisłe, z takimi bucikami, bo ja kojarzę, że już je kiedyś miałam, bo sama wydzielone. I jedziemy dalej. Aha, dalej to już nic nie mam ze spodni, a coś ściągnęłam z kompletów. Już tu widzę coś ciekawego. To jest strój sportowy chyba. Mam nadzieję, że będzie można to wybrać jako strój sportowy. O, to są te komplety, co mieliśmy je osobno. One są też, widzę, w zestawie, więc fajnie, bo prawdopodobnie będzie można je ustawić na strój sportowy. Ale wiadomo, że w The Sims 2 stroje sportowe są bardzo, bardzo, bardzo ograniczone i wyglądają jak kupa. Więc jak czegoś sobie nie ściągniesz, to nie będziesz mieć. I te sukieneczki, ojej, one mi się tak spodobały. Zobaczcie, jakie piękne. Co prawda nie mam jakoś specjalnie dużo okazji, żeby moje simki mogły w tym chodzić, no ale wszystko jedno. Mi się tak przycina, bo to pierwszy raz, kiedy te mody otwieram w kasie, więc one się tak ładują. A ja dopiero teraz założyłam, że ona z tyłu ma taki ten. Ło. Taką pelerynę. Fajne. O, i coś takiego. Też bardzo fajne. I tutaj już mamy jakieś krótkie sukieneczki z takim bardzo dekolem i te buty. O Jezus, chyba nie zwróciłam uwagi na te buty, bo szczerze mówiąc, przypuszczam, że moje simki nie będą tego nosić przez te buty. Zobaczcie na to. Po prostu no. No chyba, że będę miała jakąś simkę, która będzie miała taki charakter, który będzie pasował do tych butów. Serio. Bo mi to, no, to nie jest mój styl, te buty, nie. Jakoś to przeoczyłam. Wiecie, skupiłam się na tej sukience i nie spojrzałam w ogóle na dół. A to, jak się okazuje, jest bardzo istotne. Cóż. No jest dużo fajnych wzorów i w ogóle, ale no, te buty, dlaczego? Dobrze, a dalej mamy taki zestaw koszula i spódnica, o. W takim kompleciku. No i tutaj takie sukienki. Znaczy te kolory to niekoniecznie. Ale mi się spodobały takie wzorki zwierzęce bardziej, w panterki i tak dalej, bo stwierdziłam, że mi to będzie pasowało do niektórych moich simek, typu Jessica i tak dalej, więc wiecie, o co chodzi. Ale te wzorki całkiem spoko. Te gładkie niekoniecznie mi się podobają, ale te wzorki jak najbardziej. O, i mamy taką długą, fajną kieckę. Też w różnych wzorach. I taka tenisowa sukieneczka, też na sportowy strój bardziej. No, i to nam kończy nasze codzienne stroje. A wizytowych, widzę, chyba mamy to samo. Nic nowego się tu nie pojawia. Chyba. Tak, to już widzieliśmy. Ale fajnie, że można właśnie te wszystkie stroje również używać jako wizytowe. Bo nie zawsze się da. W bieliźnie chyba nie ściągałam bielizny. A nie, coś tu jednak jest. Bo ja to ściągałam jako chyba stroje kąpielowe. No i mamy też bieliznę. W różnych kolorkach. Też w sumie spoko. Zawsze się przyda większy wybór. Piżam nie ściągałam. Ściągałam jakieś stroje kąpielowe. O! Takie fajne stroje. Różne wzorki z takimi falbaneczkami tutaj. Myślę, że też całkiem spoko mieć zawsze jakiś większy wybór w tych strojach, bo potem u mnie simki chodzą wszystkie w tych samych strojach. No bo kurde, nie ma wyboru, a mi się coś spodoba i koniec, nie? Więc no, są też takie dwuczęściowe, też z falbankami. O, i takie bardzo fajne są. No i tutaj ta bielizna, co już widzieliśmy. W sportowych, o, tak, super. Można to ustawić jako sportowy strój, także naprawdę, naprawdę super. Mamy tutaj fajną odmianę, a tutaj nic już nie ściągałam. Jeszcze wiecie, co bym zrobiła? Sprawdziłabym. Nastolatki? Czy ściągnęłam coś dla nastolatek? Bo pewnie to samo będzie. Tak mi się wydaje. Z bluzek nic. A czekajcie, bo nie tak prędko.
wróćmy do tych stroi codziennych. O właśnie. Czyli nastolatki też mają ten sportowy strój. O, fajnie, że te spodnie mają też... Powiedz, co ja dościągałam. Jaka elegancka. Ale wątpię, żeby nastolatka chodziła w takich butach, więc no... Ale na jakieś wyjście specjalne. Wiecie, różne to nastolatki się rodzą, że tak powiem. Tutaj chyba nic. Do spania nic nie ściągałam. Stroje kąpielowe chyba będą te same, co dla dorosłych. Zgadza się. To też spoko. No, w sportowych to już wiemy, co będzie. I tutaj nic nie będzie. No. No więc dobra, to by było, moi drodzy, na tyle. Jeśli chodzi o tą stronkę. Tak, chyba moim faworytem jest w ogóle ten sweter. Zdecydowanie to jest mój faworyt. Faworyt numer jeden. No i też oczywiście komplety do ćwiczeń też mi się bardzo podobają. Te sukienki w ogóle je wywalę, bo... No bo nie będę w tym chodzić, no bo zobaczcie, te buty nie. To jest niewypał, moi drodzy, niewypał modowy. Dlatego usunę sobie je po prostu z gry, żeby mi nie zaśmiecały i nie zajmowały niepotrzebnie miejsca. Nie jest tego za wiele, ale jak mówię, to jest tylko jedna stronka, którą przejrzałam, bo chcę tak robić systematycznie po kolei, żeby mi się to po pierwsze nie zaśmiecało, a po drugie, żeby mogła łatwo wam podrzucić link do tego, co tutaj widzicie i żebyście mogli sobie również z tego skorzystać. Dlatego tak. Link w opisie, jeśli coś wam się spodobało, albo po prostu chcecie przejrzeć sobie tą stronkę, to zapraszam. No i cóż, dziękuję wam dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa.